Tabo XM3001E, czyli witam w kolejnym odcinku testów radiotelefonów CB. Szerokość radia około 115 mm, wysokość 35 mm i głębokość około 200 mm. Porównanie Tabo do Harego 3. Tradycyjnie widok z góry, Tabo i Hary 3. Radio małe gabarytowo, proste w obsłudze i ma kilka przydatnych funkcji. Radio posiada system multistandard, czyli systemy kilku państw europejskich i programuje się to radio dokładnie tak samo jak prezydenta, ponieważ Tabo XM3001E to jest dokładnie prezydent Johnny 2 ASC. Radio posiada włącznik i regulator siły dźwięku, blokadę szumu ręczną i automatyczną, płynną regulację czułości odbiornika, obrotową zmianę kanałów, hi-cut, filtr, który obcina wysokie tony, przełącznik funkcyjny służący do programowania systemów i szybkie wybieranie kanału 19 drogowego. Oryginalny mikrofon od Tabo. Dla osób niewtajemniczonych, również przy tym radiu, jeśli wymienimy mikrofon na odpowiedni mikrofon prezydenta, ze zmianą kanałów nie musimy wykonywać w radiu żadnych przeróbek, aby mieć funkcję zmiany kanałów na mikrofonie. Radio posiada wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy, jest to zaznaczone pod obrotową gałką zmiany kanałów, Automatic ANL. Kontrola szumu własnego odbiornika, antena odłączona, 20 kanał, maksymalnie siła głosu, do oporu w prawą stronę i wyłączona blokada szumu. Można spróbować jeszcze włączyć filtr hi-cut. Pomiar mocy wyjściowej nadajnika i z modulacją. Pomiar częstotliwości wyjściowej nadajnika. Nadajnik bardzo ładnie ustawiony, około 10 Hz poniżej kanału, bardzo dobry wynik. Szum własny odbiornika przy czułości wejścia oscyloskopu 5 V. Szum własny odbiornika przy czułości oscyloskopu 500 mV. Włączę teraz filtr hi-cut. Poziom szumu własnego odbiornika przy odłączonym generatorze. Włączę dodatkowo filtr hi-cut. Czułość odbiornika 0,7 mikrowolta, SINAT 20 dB.
selektywność odbiornika przy odstrojeniu o 2,5 kHz do góry. Selektywność przy odstrojeniu o 5 kHz do góry. Teraz jeszcze kontrola nadajnika, częstotliwość, moc wyjściowa, odłączone napięcie małej częstotliwości. Generator małej częstotliwości uruchomiony, 20 mV. 83% modulacja, zniekształcenia toru nadawczego około 3%. 80% modulacji uzyskałem przy napięciu wejściowym na mikrofonie 9,4 mV, zniekształcenia 2,3%. Radio o małych gabarytach, dobry odbiornik, dobry nadajnik, czego tu chcieć więcej? Posłuchamy, jak to działa. Blokada szumu w tym radiu fabrycznie nie została dopracowana. Ale nie jest to jakimś wielkim problemem, bo można taką blokadę szumu ASC w tych modelach radiotelefonu poprawić w ciągu dosłownie 5 minut i nie jest kosztowne.